Hejka dzieciaki, cześć! Z tej strony Emilka z kanału Kocham Zabawki. Spójrzcie, co ja na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jak widzicie, są tutaj trzy pyszne jogurciki Miami. Byłam dzisiaj w Biedronce na zakupach, no i zobaczyłam moje ulubione jogurty. Dlaczego moje ulubione? Ponieważ jak dobrze wiecie, w środku skrywają niespodzianki. Kupiłam je specjalnie dla Was, aby je tutaj na moim kanale otworzyć, więc jeśli macie ochotę zobaczyć, jakie niespodzianki znajdują się w tych pysznych jogurcikach Miami, to zapraszam Was do obejrzenia filmiku. Mamy tutaj raz, dwa, trzy jogurty i od którego zacząć? No nie mam pojęcia. Na pierwszym jogurciku znajduje się prześliczna panda. O, i nawet chyba do nas macha, kiwa nam. Cześć, pyszna pando. Ale chyba panda nie jest do skrupania. Oczywiście tutaj na samym dole znajduje się jogurcik, a na górze nasza niespodzianka, więc mamy pandę, mamy krecika, trzyma się za swój czerwony nosek, no i jeszcze jeden jogurcik z pandą w roli. Ja myślę, że to będzie pierwszy jogurcik, który dzisiaj otworzę, nasz rodzynek krecik, i ciekawe, co będzie w środku się znajdowało. W takim razie nie ma na co czekać, otwieramy, szukamy takiego specjalnego suwaka, aby otworzyć naszą pierwszą warstwę. O, jest tutaj, więc ten suwak teraz na dół sobie suwamy i otwieramy nasze jajko. Pojawiło się duże białe jajko. Sprawdźmy, co można z nim zrobić. Ma on dwie połówki, zobaczcie, jedna i druga. O, tutaj chyba jest zabawka, tak mi się wydaje, ponieważ coś tutaj lata w środku, okej. A tutaj to jest cięższa jedna kula, no to chyba będzie tutaj ten pyszny jogurcik. No dobrze, ale jogurcik na razie odstawiam na bok i zajmę się tą częścią. A co się znajdzie tutaj w tej części? Tego jeszcze nie wiem, ale za chwileczkę się przekonamy. Oho, już widzę na samym początku jakąś ulotkę, okej, i figurkę. Cóż to jest za figurka? Jaki śliczny krecik, spójrzcie tylko, wygląda fantastycznie. Spójrzmy najpierw na ulotkę. Mamy tutaj pokazanych bohaterów, jakich możemy zdobyć z naszych jogurcików Miami. Ja mam tutaj jednego z tych krecików. Za chwileczkę pokażę Wam go z bliska. Właśnie tak prezentuje się krecik. Jest to chyba krecik malarz, prawda? Ponieważ w jednej dłoni trzyma wiaderko, białe wiaderko, a w drugiej ma pędzel, zamoczony już w białej farbie. No a na głowie ma taką śliczną białą czapkę. Och, prawdziwy z niego malarz. Och, ale nasz krecik malarz czeka na swoich kolejnych przyjaciół. Ciekawe, kogo zgromadzimy w kolejnym jogurciku Miami. Przekonajmy się. O, mamy teraz do wyboru dwie pandy. Jedna oraz druga. Którą by tutaj wybrać? No nie mam pojęcia, ponieważ wyglądają tak samo. No dobrze, wezmę tę pierwszą z brzegu. Oho, mam już wybrany jogurcik. W takim razie szukamy suwaka. Gdzie on jest? O, tutaj jest. No to otwieramy. Nie mogę już się doczekać, jaka tam będzie w środku figurka. Jajko już jest odpakowane. To jest w sumie jogurcik. Nazwałam to jajkiem, ponieważ jest takie okrągłe. Otwieramy, a w sumie przepoławiamy nasze duże jajo. No i oczywiście są tutaj dwie części. Jedna część, oczywiście dobrze wiecie, jest tutaj zabawka, a druga to jogurcik. Jogurt odstawię sobie na później, a zajmijmy się naszą drugą częścią. Sprawdźmy, co tutaj w środku się znajduje. Ja już widzę przez tą dziurkę, że na pewno w środku jest jakaś ulotka, no i oczywiście jakaś figurka. Ulotkę już dobrze znacie, jest ona taka sama, ale, jaka tutaj będzie figurka? Tadam! Wow, mamy tutaj pandę! Ale spójrzcie tylko, ta panda nie ma żadnych rekwizytów, co prawda, ale przybrała jakąś śmieszną pozę. Jakby ćwiczyła jakieś kung fu. Znacie tę bajkę Kung Fu Panda? Była taka, prawda? I ja ją oglądałam i bardzo mi się podobała. No więc ta panda przybrała podobną pozę jak w tej bajce ta panda.
Fajnie wygląda, ciekawa figurka. No więc zgromadziłam w moich jogurcikach już dwie postaci. Jedna to krecik, krecik malarz, a druga panda. Oho, sprawdźmy w takim razie, co znajduje się w ostatnim jogurciku Miami. O, ja już mam w swoich dłoniach ostatni jogurcik, który chciałabym na dzisiaj dla Was otworzyć. Jogurcik Miami w roli głównej z pandą, ale tak naprawdę nie wiemy, jaka figurka będzie w środku. Czy to będzie krecik, czy to będzie panda? Ja jedynie mam nadzieję, że to nie będzie żadna powtórka. Oj, tego to ja bym nie chciała. No dobrze, w takim razie szukam suwaka. Jest właśnie tutaj i otwieram. Otwieram pyszny jogurcik Miami. Huhu! Jak widzicie, bardzo szybko idzie ściągnąć tę warstwę, bo zajęło mi to zaledwie 2 sekundy. Ściągamy warstwę. Uhu! I ukazał nam się nasz jogurcik. Dobrze wiecie, że ten jogurcik ma dwie części. Pierwsza to pyszny jogurt, no dobrze, odkładam, później zjem sobie tego pysznego jogurcika, ale bardzo, bardzo już chcę zobaczyć, jaka figurka na mnie tutaj w środku czeka. Nie ma na co czekać, otwieramy, sprawdźmy, co tam w środku się znajduje. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jaka to będzie tym razem figurka. O, już widzę, że to będzie chyba panda, ale co ona będzie robiła? Ma piękny uśmiech, to na pewno rzuca się w oczy. No i rączki ma, zobaczcie, skrzyżowane z tyłu za plecami. O, a co to za zabawa? Słuchajcie, ja znam taką jedną zabawę, że z tyłu się plecie tak rączki i rozciąga. Może ta panda rozciąga swoje ciało? To jest całkiem możliwe. Wygląda fantastycznie. Spójrzcie, co zauważyłam. Mam tutaj dwie pandy, które zgromadziłam w moich jogurcikach Miami. Ta pierwsza panda ma taką zdziwioną minę. Widać, że coś ćwiczy. A ta druga to ma taki śliczny uśmiech. Bardzo fajnie wyglądają. Ale z kolei nasz krecik, jak widzicie, jest bardzo zapracowany, no i chyba wybiera się na malowanie. A może robi sobie remont w mieszkaniu i chce odmalować wszystkie ściany? Kto to wie, ale na pewno świetnie jest przygotowany. Podsumowując, jestem bardzo zadowolona z moich figurek, które zgromadziłam w jogurcikach Miami. Kupiłam je w Biedronce, na pewno z nimi już się spotkaliście. I jestem bardzo zadowolona, że nie mam tutaj żadnej powtórki, tylko każda figurka jest zupełnie inna. A Wy, kochani, piszcie w komentarzach, czy Wy również uwielbiacie zjadać te jogurciki Miami. Jeśli tak, to proszę, abyście napisali, jakie Wy figurki zgromadziliście w środku, jakie tam znaleźliście. Jak widzicie, ja mam dwie pandy oraz jednego krecika. A Wy co mieliście? Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji kanału Kocham Zabawki i dajcie lajka. A ja się z Wami żegnam, serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, dzieciaki!